Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Dmytro Antoniuk, Wojtek Jankowski, dzień dobry panom. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, również gorąco witam. I gorąco było we Lwowie wczoraj wieczorem i wczoraj w nocy. O tym Wojtek Jankowski. Muszę powiedzieć, w ostatniej korespondencji mówiłem o tym, jak mieszkańcy Lwowa już poczuli się dobrze, czują się bezpiecznie, spacerują, są w wielu miejscach i wczoraj wieczorem 3 maja, czyli w święto nasze narodowe, nagle spadły rakiety na Lwów. Ja byłem w tym czasie w takiej kawiarni, w miejscu, które nazywa się Krzywa Lipa, więc w pewnym momencie miałem wrażenie, że coś błysnęło, że światła w kawiarniach zaczynają źle działać. Zobaczyłem, że ludzie nerwowo się rozglądają. Być może to był ten moment, kiedy uderzyła pierwsza rakieta. Tego nie jestem pewien. Ale potem usłyszałem, moim zdaniem, jeszcze 2 albo 3 huki. To był taki dźwięk, który pamiętam z dzieciństwa. Część z państwa może jeszcze pamięta, kiedyś były piecyki gazowe i gdy gaz się ulatniał i u kogoś taki piecyk strzelił, u sąsiada albo nie daj Boże w państwa mieszkaniu, to był ten dźwięk, który mi się bardzo skojarzył z czymś takim, no ale nie miałem wątpliwości, że to był kolejny już atak rakietowy. Ludzie zaczęli w pewnym momencie wstawać, błyskawicznie wychodzić z kawiarni, z takiego podwórka, bardzo zresztą zacisznego, przyjemnego, do bramy, oczekując, że być może jeszcze coś dalej będzie, ale ten atak już nie był powtórzony. 3 rakiety uderzyły w Lwów, 6 zostało wystrzelonych w kierunku zachodniej Ukrainy, 1 doleciała na Zakarpacie i to chyba pierwszy raz, z tego co wiem, Zakarpacie zostało ostrzelane w czasie tej fazy wojny. Zresztą od początku wojny, od 8 lat na Zakarpaciu nie wydarzyło się nic takiego. Jaki był efekt? Zostały trafione stacje mocy. Chyba tak się to tłumaczy na język polski. To są, jak gdyby tłumacząc dokładnie, podstacje elektryczne. I w kilku dzielnicach Lwowa nie było wczoraj światła, nie było internetu. Paweł Bobołowicz nawet kontaktował się ze mną, pytał, czy wszystko w porządku i pytał, czy wszystko w porządku z Arturem Żakiem, bo nie było żadnego odzewu. Moi koledzy, z którymi jeszcze spędziłem resztę wieczoru, powiedzieli, że tam akurat Artur nie mieszka, gdzie uderzyły rakiety. Niemniej przez jakiś czas zastanawialiśmy się, czy wszystko w porządku z Arturem Żakiem, ale no, on odezwał się, zadzwonił ze zwykłego telefonu już późnym wieczorem, że u niego wszystko w porządku. Ale tak jak powiedziałem, kilka osób i kilka dzielnic mieszkaniowych Lwowa wczoraj nie miało ani światła, ani internetu. A jak wyglądała noc i poranek, jak wygląda w Kijowie, Dmytro Antoniuk? Cóż, poranek jest spokojny, pogodny, ale mieliśmy to samo prawie w Kijowie wczoraj, oprócz tego, że na szczęście nie spadli rakiety na Kijów, chociaż była informacja od Antona Gerasienka, to jest z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że jedna z tych rakiet została zastrzelona na obrzeżach Kijowa, na południowym kierunku od Kijowa, niedaleko. Ale ta rakieta nie, wobec tej rakiety nie było żadnych zniszczeń. Natomiast mieliśmy 2 alarmy. Jeden zaczął się w 18:18. Trwał około 30 minut i dalej już pod koniec tej godziny zaczął się bardzo długi ten alarm, który trwał ponad 2 godziny, nawet więcej, może być nawet więcej. I coś takiego było akurat wtedy, kiedy spadli ostatnio rakiety na Kijów, także baliśmy się tego. I siedzieliśmy w domu, nie wychodziliśmy.
Także rakiety tutaj nie spadły, ale wiemy o tym, że z basenu Morza Kaspijskiego, z bombardowców rosyjskich, podobno to był Tu-160, wystrzelono około 20 rakiet na Ukrainę. Rakiety spadły, oprócz tego, co powiedział Wojciech, spadli nie tylko na Lwów, nie tylko na Zakarpacie, a i na Besarabie, miasto Arcyz. Spadli rakiety też w obwodzie kirowohradzkim. Tam są zniszczenia i są niestety ofiary. Spadli w obwodzie dniepropetrowskim. Zastrzelono kilka rakiet, było nad obwodem winnickim. Też spadli rakiety, zastrzelona rakieta została nad Zaporożem, nie było tam zniszczeń. I w obwodzie Dniepropetrowskim rakiety znów wybuchli, spadli i są tam zniszczenia z infrastruktury kolejowej. Widocznie, że ten atak Moskalów był celowany w infrastrukturę kolejową Ukrainy i oczywistym jest to, że oni robili to, żeby nie dać pomocy wojskowej z zachodu trafić na front i przełamać przebieg tej wojny. Tak, jest 6 stacji kolejowych zostało zaatakowanych, 6, rozumiem, ważnych węzłów kolejowych, którymi nie pomoc, nie tylko pomoc humanitarna, nie tylko ludzie, którzy jeżdżą, ale również pomoc wojskowa jest przekazywana Ukrainie. Tak, przede wszystkim to jest atak na wojsko ukraińskie i na pomoc zachodnią. Natomiast jeżeli mówić o sytuacji na froncie, to wojsko ukraińskie ma pewne sukcesy w obwodzie charkowskim. Tam zostało zniszczono kolejna ilość sprzętu wojskowego rosyjskiego. Też nie udało się tym orkom moskiewskim nic na południowym kierunku, w Mikołajowskim i w Chersońskim obwodach. W Zaporożskim też nie mają postępu. Próbują dalej atakować w rejonie miasta Liman na Donbasie. Też bez sukcesów. Toczą się walki pod Iziumem w Charkowskim obwodzie. Też oni próbują tam iść dalej, ale bez postępu. Także po prostu wojsko ukraińskie występuje tutaj takim młotem, który uderza co raz po tej potędze rosyjskiej, ale też trzeba pamiętać, że niestety przy tym giną nasze żołnierze i ja coraz więcej w sieciach społecznościowych obserwuję, że dzisiaj na przykład są pochowania naszych żołnierzy. I też byłem strasznie zszokowany wczoraj. Nasza Służba Bezpieczeństwa Ukrainy też przyjęła jedną z taką rozmów 20-letniego żołnierza armii rosyjskiej, który znajduje się w obwodzie charkowskim z jego matką. I widać z ich rozmowy, że on cieszy się z tego, że on bierze udział w torturach, w katowaniu Ukraińców i w tym cywilów. I on tam takie okropności po prostu pisał i
i pisał, że on po prostu, jego to niezmiernie zadowala, że co on tam robi z tymi ludźmi. I też pisał, że on jest zdziwiony, że Ukraińcy nie poddają się nawet przy tych strasznych, okropnych torturach. A jeszcze, co mnie szokowało jeszcze więcej, to odpowiedź jego matki, która powiedziała, że oni nie są ludźmi. I ja by też byłaby tak samo zadowolona, jak i ty z tego, co ty robisz. No, ja po prostu nie mam nawet co powiedzieć na to. Ale mimo tych wszystkich ataków rakietowych, mimo tych tortur stosowanych przez żołnierzy rosyjskich, prezydent Władimir Zełenski po raz kolejny podkreślił, że ta wojna się nie skończy, dopóki Ukraina nie odzyska wszystkich swoich terytoriów i nie wróci do granic sprzed 2014 roku. A tak, ale ważne jeszcze, że prezydent Zełenski powiedział bardzo ważną kolejną rzecz, że nie będzie pokoju, póki Rosja nie odda Krym. I to jest bardzo ważne. I to, co powiedział prezydent Zełenski o Krymie, to jest niezwykle ważne, bo wcześniej jeszcze takiej retoryki nie było z jego strony. On mówił o tym, że byłoby dla nas to zwycięstwem, jeżeli by my wróciliśmy do tak zwanego status quo z 24 lutego, a wtedy przypominam, Krym był okupowany i nadal jest okupowany przez Rosję, także już chodzi o Krym też. I to jest bardzo ważne, moim zdaniem. Dużym echem w Polsce odbiła się wypowiedź Ojca Świętego Franciszka na temat przyczyn wojny na Ukrainie, przyczyn tej inwazji rosyjskiej. Było o szczekaniu u drzwi, szczekaniu NATO u drzwi Rosji. Jakim echem w Kijowie te słowa się odbiły, jak były komentowane? Tak, jest rozgłos, jest reakcja wśród katolików, wśród Ukraińców obrządku rzymskokatolickiego. No, dużo ludzi są oczywiście rozczarowani tym. Chociaż są różne też opinie, że może jakoś niepoprawnie wytłumaczyli papieża, może jeszcze coś. Są też głosy, które mówią, że papież w taki sposób chce pozostać mediatorem między możliwą Ukrainą a Rosją, żeby zaprzestać z działaniami wojennymi. Ja z kolei też odnoszę siebie do wiernych Kościoła rzymskokatolickiego i dla mnie to też jest ważne. I ja nie byłbym tak ostro nastawiony przeciwko papieżom. Myślę, że on próbuje to zrobić w duchu takiego szerokiego chrześcijaństwa. Tylko to, co on powiedział, że on nie chce jechać do Kijowa, no moim zdaniem to jest, no to dla mnie jest oczywiście rozczarowanie. Dmytro Antoniuk jest w Kijowie, Wojtek Jankowski jest we Lwowie. Z Dmytro Antoniukiem rozmawialiśmy wczoraj o Konstytucji 3 maja. Dmytro Antoniuk złożył kwiaty i polska flaga była przy pomniku Juliusza Słowackiego. A czy coś z okazji 3 maja działo się we Lwowie? Oczywiście, jak co roku we Lwowie, nawet teraz w czasie wojny, przy Mickiewiczu oczywiście, a później w katedrze, z tym, że Mickiewicz tym razem jest niewidoczny, może gdzieś na zdjęciach będzie widać, że Polacy składali kwiaty, no można zażartować, pod rusztowaniem, bo nasz wieszcz jest ochroniony na wypadek, gdyby jakieś odłamki albo jakiś atak miał miejsce. Ja jeszcze chciałem dodać coś na temat stosunku. W tej chwili coraz częściej słyszę krytyczne wypowiedzi katolików obrządku wschodniego, akurat grekokatolików, którzy już po tej procesji wielkanocnej, w której brała udział Rosjanka, byli często zdegustowani i usłyszałem nawet głos...
który na chwilę zanikł. Wojciech Jankowski za chwilę wróci na antenę Radia Wnet. To skorzystamy z tego, że Dmytro Antoniuk jest w Kijowie i zapytam się o ewakuację. Ewakuację z Mariupola. Co tam się dzieje? Wczoraj oficjalne informacje mamy, że uratowano było 156 osób z Azowstali. Natomiast wiadomo, że tam pozostają, oprócz oczywiście żołnierzów ukraińskich, pozostają też jeszcze setki cywilów na Azowstali. I dzisiaj są, mam nadzieję, że dzisiaj będzie kontynuacja tej operacji ratowniczej zorganizowanej przez rząd ukraiński, przez ONZ i przez Czerwony Krzyż. Także mamy wielką nadzieję, że ci ludzie wrócą. Ci, którzy wrócili, już powiedzieli, że oczywiście oni widzieli tych orków, tych Moskali i słyszeli, jak oni śmieją się z tych cywilów i mówią, że to nie są ludzie, to są jakieś, oni powiedzieli na nich ołówki. Nie wiem tak dokładnie, co oni mieli na myśli pod tym, ale po prostu oni znęcają się nad ludźmi. Natomiast też jest to już informacja o tym, że jeden z największych propagandystów reżimu putinowskiego w Rosji, Solowyow, przyjechał też do Mariupola, żeby też zrobić kolejny swój jakiś tam jakieś nagranie z tego miasta, które jest niszczone przez tych orków i był wczoraj na fabryce imienia Ilicha. To jest też taka potężna, prawie taka sama potężna jak Azovstal fabryka, która produkowała stal. To jest i jeszcze jedna informacja z Mariupola. Jest taka, że reżim okupacyjny i kolaboranci, które niestety też tam są, teraz robią po prostu liczą, ile zostało mniej więcej niezniszczonych mieszkań. Oczywiście ja myślę, że w całym mieście nie ma mieszkań, gdzie by pozostali szyby, ale tym niemniej w niektórych miejscach jeszcze da się mieszkać nadal. I oni te mieszkania oddają swoim po prostu lojalnym ludziom. Możecie sobie państwo wyobrazić, że już nawet ci ludzie, którzy wyjechali z Mariupola, którzy są gdzieś na Ukrainie albo nawet dalej gdzieś już za granicami Ukrainy, oni dostają wiadomości, że w ich mieszkaniu już są po prostu cudzy ludzie. I tak to jest. I taka praktyka była też w swoim czasie w okupowanych Ługańsku i Doniecku. Powiedział Dmytro Antoniuk, a my wracamy do Lwowa i do komentarza Wojciecha Jankowskiego. Właściwie zerwało się połączenie chyba przy ostatnim zdaniu, to znaczy doszły do mnie również informacje o wypowiedziach młodej inteligencji lwowskiej, która nie tylko nie była, była bardzo niezadowolona z tej postawy Ojca Świętego, czy w ogóle z całej procesji, co nawet były głosy osób, które mówiły, że chcą odejść od Kościoła katolickiego. Także reakcja na postawę Ojca Świętego i komentarze są tutaj dość często krytyczne. Takie nowiny z Lwowa. Czas na rozmowę z biskupem Kawą, prawda, Wojtku? A zatem może biskup nas troszeczkę ukoi to, o czym przed chwilą mówiłem. A zatem tak, rozmowa z księdzem biskupem Kawą. Nie wiem, czy to się uda dzisiaj o godzinie 9:10. Wojtek Jankowski, Artur Żak, Studio Lwów na antenie Radia Wnet. A teraz dziękuję zarówno Dmytro Antoniuk, Wojtek Jankowski,
Można powiedzieć frontowi reporterzy Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Miłego dnia. Miłego dnia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.